Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną jest Vito. Yo, siemanko, z tej strony Vito. I dzisiaj gramy w SpongeBoba Chapter 1. Jest to coś w stylu Piggy, także mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Jeśli tak, zostawiajcie 12 tysięcy łapeczek do góry, subskrybujcie kanał, dzwoncie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastack.pl. My, zanim zaczęliśmy, to już troszeczkę sekund poleciało. No, ale niedużo. Także, już nie jestem tak zadowolona. Aha, ale jesteśmy w ogóle, to jest jakby domek SpongeBoba? Tak, nie, tak. Nie, to jest tutaj, gdzie on robi te kraboburgery chyba. O, zobaczcie, zobaczcie, to jest... Oj, nawet te kwiatki z tej bajki, co tak. Nie? A on jest tutaj w ogóle? Jest, już było go u mnie widać. Ja go nie widziałem jeszcze. Ale zaraz wam jeszcze raz go pokażę. Zielony klucz mam, dobra. Super, że masz zielony. Jest, chodzi tam to z łopatką. Fajnie byłoby, jakbyś do mnie tu przyszedł. Ale on jest śmieszny. I to jest właśnie zielony klucz ale on do jest użycia. Śmieszny. Dobra, ja otworzę idę. Otworzę drzwi. Dobra, dobra, bo ja on idę, tam idę. Jest. Wiem. To jest główne wyjście, wiecie, z tej tak, całej to jest mapki. Zamek jakiś. Dobra, okej, okay, mam. Super, to już ty tam jesteś. Okej. Okay. Mam fioletowy, teraz fioletowe drzwi. To chodź na górę, to chodź na górę, Vito. Czekaj, ja bo sobie... tu chodzi Sponge. Ja sobie popykałem chwileczkę przed nagrywaniem, a wiecie, jak się wchodzi aby, na górę? Aby, no po schodach. A gdzie są schody? Aby zobaczyć, no to szukaj, Vito, ja nie mogę ci mówić. A, dobra, tu są. Ej, tu jeszcze deska... nieotwarte, widziałem ten klucz. Cicho, bo on mnie zaraz złapie. Nie, wow! Tu stoi przy schodach, jak ja tu mam przejść? Zobaczcie. Ale tu jest ciemno. Złapał mnie! Jak to? No bo chciałem przejść koło niego przy schodach. O nie, a tu właśnie jest fioletowy klucz do uszycia. No trudno. No, ale jeszcze jest jeden cyjanowy na dole. Właśnie, więc a mój pytanie, klucz nie wiem teraz gdzie jest. Czy ktoś wziął ten klucz? Nie, on czy pewnie jak? Jest z powrotem w tamtym, wiesz co, budynku. Okej. Okay. W tamtym pomieszczeniu. O nie, tu czasem jest problem, słuchajcie, więc podskakujcie. No idź tu na zewnątrz, na zewnętrzne, tam. Tam. I w prawo. Dobra. I tu będzie fioletowy klucz powinien być, no jest. Wrócił na swoje tak, miejsce. Tak, tak, bierz. Okej, okay, czyli tak to wygląda w dobra. Takim razie, że spełni się... Uważaj! No. Nie, nie uważaj. Jejku, możesz mnie nie stresować? Nie, no bo ja tu nic nie widzę. O, ja dobra. Też nie widzę go. Idź na górę, dobra, nie widać idzie, go. Idzie. Poszedł. Nie, no idź, wracaj tam. No schodził ze schodów, człowieku. Ale on tu jest chyba, gdzie ty... Weź właśnie! No i super! Mówię ci, że on tu jest, po co się cofałaś? Ale mnie zmyliłeś na samym początku. No dobra, czekamy na kolejną rundę. Musimy poczekać na kolejną mapkę. No dobra, zaczęliśmy nową rundkę, to mi się podoba, wszystko od początku i to teraz przejdziemy. A Vito jest... SpongeBobem! Jestem Spongem! Musisz... Teraz pójdę was złapać. Musisz mówić całą... Teraz was wszystkich złapię! Wygrałeś to po prostu! Teraz to się wychodzić. Normalnie należy 20 tysięcy łapek, a nie 12! Ale chyba dla mnie! No za to, że ty taki śmieszny jesteś! Dobra, o! Jest o, Bella nie, od razu! Nie, co się cofacie mi tutaj? Nie, chodź tu! Dobra. Chodź tu, przemielę was na kraboburgery! Jak widzicie, już coś się dzieje! Nie wiem, czy... Przemielę was na kraboburgery wszystkich! Śmieszny, Vito, naprawdę! Nie idź po mnie! Już to dużo, widzicie, zrobiliśmy. Ej, już jest dużo zrobione właśnie. Także to mi się bardzo podoba. No i dzięki temu, że Vito jest tym SpongeBobem, no to dużo mogę ja tutaj zrobić i wam pokazać. Nie, nie możesz dużo. I nie będzie, że ja nic nie potrafię. Także no, ja przejdę mogę sobie spinać, tędy. Ale epicko. No, tylko nie wiem, gdzie Vito jest tak naprawdę. A nie, tu ja nie byłam. Mogę tego gościa złapać. Okej. Okay. Tu się zepsuło. Hmm, czyli co ona robi? Nie wiem, co ona robi, ale dobra. Wracam. Dobra, Vito jest tam, widzicie go? Widzicie, widzicie? Dobra, ja teraz muszę iść w jedno takie pewne miejsce. No, ja proszę mnie, Vito, nie łapać. O. Bo ty mnie masz nie łapać, pamiętaj. O, tam na górze ktoś jest. O, to tu pułapkę postawię. Ty masz mnie zdać sobie na koniec. A ja szukam takiego właśnie wyjścia. Taki, jaki mam klucz, wiecie, ale nie mogę. Nie mogę mówić na głos. O, frytki tu są. No to się. No to zjedz sobie frytkę, Vito! Gdzie wy mi uciekliście? Jest cyjanowy, a ja nie mam cyjanowego! O, a ja wiem, gdzie jest cyjanowy! Na zewnątrz! Jest tu też czerwony! Skacz! O, już bym was złapał, nie? No mnie nie łap nawet, Vito! No już bym cię mógł złapać! Okej, dziewczyna ma ten! Dobra, fajnie! Proszę nie łapać moich koleżanek, Vito! Siema! Oddawaj ten klucz! Nie! Zniszczyłeś moją koleżankę i daj tu pułapkę! Jak mam wyjść niby? Ej, masz zaćmienie mózgu po prostu! Siema! Złapałem kolejną! Bo muszę użyć żółty, a się zgubiłam. Ale pułapek nastawiałem dobrze. Bardzo dużo. Czy masz jeszcze jakieś do ustawienia? Już ostatnio ustawiłem właśnie. A ile miałeś łącznie? 7? A, chyba? To... trochę dużo. Nie wiem, wiecie?
A co ty masz za klucz? Mam żółty, zapomniałam, gdzie on był. A ja nie wiem, znaczy, gdzie są ja żółte tak trochę drzwi. Przez mgłę pamiętam, ale tak nie do końca. Więc muszę nie wiem, iść tu w pewne nic jedno nie ma. Miejsce, tylko że ty mi przeszkadzasz, bo ty tam trochę się idź, krzątasz. Idź, człowieku, przecież ja cię nie złapię. Tak, ale niechcący mnie złapiesz. Tu karta jakaś potrzebna chodzi. Jeszcze. O, dziewczyna coś próbowała chyba robić, ale jej nie pykło. Dobra, muszę stąd wyjść. Gdzie, to tylko ty zostałaś? Tak mi się wydaje właśnie. Aha. Niedobrze, bardzo niedobrze, bo chciałam większą ilość osób. Nie, no jakbym cię chciał, to już bym cię dawno złapał. No właśnie, więc ja pójdę tędy. Mam nadzieję, że mnie teraz nie tylko złapiesz. Ty zostałaś, bo tutaj ja już nikogo muszę nie ma w ogóle. Pyk. Te właśnie pułapki omijać. Dobra, trudno, ja już... Ja już wiem, co chcę zrobić, ja już wiem! Ja się zastanowiłam! Proszę mnie zostawić! Oj, oj. Ja chcę tu przejść! Wow, pułapkę! Dobra, wymieniam go! Słuchajcie. Wymieniam klucz. Gdzie on jest? Nie! Masz 6 minut! Zostaw mnie. Jak to? Ale ekstra to jest, Vito? Jak to tak mówisz? Nie wiem, czy zaraz mógł złapać. Dobra, ja tu używam. No, czerwony klucz. Nie! On jest tu, chodź. Ej, Vito. A jest jeszcze jeden chłopak! Ej, dołączył chyba, bo wcześniej nie było. Oj, 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 oj. Gdzie był ten czerwony? Bo zapomniałam. No tam, tutaj, dobra. Okay. O, złapałem już. Dlaczego? Dlaczego? O! Hajsik dostaje dobra, za to. Dobra, nie idziesz za mną. Nie idziesz za mną. Idę. Nie idź za mną! Ja idę zobaczyć tylko. Nie, bo ja już wiem, co tu jest. Widzicie, co tu jest? Uuu, młotka nie wzięłaś. Nie, tutaj nie widź mnie. Siema. Nie widź mnie! No ej, nie wzięłaś młotka, młotek jest na górze. Wszystkiego mi to nie wzięłam, bo miałam przed sobą coś innego do otwarcia, ale ty mi przeszkodziłeś, więc... Młotek tu leży gdzieś. Idę po coś innego tu teraz. Tu gdzieś leżał młotek. Zostaw mnie. Ja sobie po swojemu. On leżał tu. Wow! No i przez ciebie! Uciekaj! O, wow! Uciekaj! Dobra, dobra. Uciekłam, siema. Widzieliście to? Dobra. I teraz tak, użyjemy to. Mam 5 minut. Także jest to wszystko jeszcze do zrobienia. No łazi za mną, skubaniec. Ale dobrze, że ty tak na speedzie nie chodzisz. Ale jakbym chciała, to bym cię złapał 10 razy. Nie, nie, absolutnie. No nie, nie, w ogóle. Vito. No nie, tu idziemy, bo był żółciutki klucz, widzieliście? Dobra, jeszcze potrzebny jest mi młotek, więc zaraz go muszę znaleźć. Oj, ty Junior, nie zdążysz. Ja zdążę! Nie! Nie! Co ty tu otworzyłaś? Tu nic nie ma. Takie coś. Co tam jest? Zobacz sobie. Stój tam i patrz, Vito. Mam 4 minuty, ale z tobą z takim... Klucz jeszcze musisz. Stresującym... Klucz tura... lepiej weź. Co ona robi? On robi młotek? Nie! Gościu, ty nie ogarniasz! Klucz lepiej weź. Ja nie mogę. Francuski ten. Wow, wow, wow. A skąd tu jest wow, jeszcze wow, jeden gościu? Jest gościu, ale on nie wie, co z tym o, zrobić. O, jest dziewczyna jakaś. I jak mi zabierze, to nic z tego nie będzie. Już go załatwiłem. Muszę to wziąć, dobra? Okej. Okay. Oj, dziewczyna też już. Ale mam 4 minuty i ja tego nie ogarnę sama, bo jest tu jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jest do zrobienia. Aha, bo to już jest zrobione. A, młotek jest na dole, człowieku. Młotek tam też był do użycia, po prostu ktoś już to zrobił. Nie, nieprawda. Tak, prawda, bo ty nie wiesz. Nie. Dobra, idziemy na dół. Prawie 4 minuty. Bardzo, bardzo mało. A co tam jest? Aj, 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 aj. No i nie mogę przejść. Dobra, idę tutaj takim czymś. Vito nie wie, bo on tu nie wejdzie. I tu potrzebujemy takie 3 rzeczy. Okej, okay, ja wiem, gdzie to jest, więc lecę. Bracie, nie zdążysz nigdy w życiu. Vito mnie zgubił, a ja idę tędy. Nie zdążysz nigdy w życiu. Lecę, szybciej. Staram się, 3 minuty. To tak naprawdę jest do zrobienia, ale w sumie jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. O, dziewczyna się zespełniła, tak, to mi się podoba. Nie, a, to idę nie, po nią. Nie. To nie po mnie, Vito. Dobra, idziemy tu, 3:15. O, ona ma klucz. Jaki ma klucz? Francuski. Dobrze, tak. O, już nie był. Ma. No nie! Może mają właśnie odwracane się jakieś. Tak wiem, tylko że ja też... Widzicie, to jest trochę denerwujące, że tu czasem nie można przejść przez takie ja niskie rzeczy. Ja normalnie się mieściłem. No ty nie wchodzisz do takich nie, rzeczy, ale jak byłem mały. Dobra, okej, okay. Jeszcze 2 kolory. A one są... w pewnym miejscu, nie mogę powiedzieć je na głos, bo wy to tam pójdzie. Ja i tak cię nie łapię, człowieku. Więc ja pójdę, ale ja nie chcę na niechcący się na ciebie nadziać. Dobra? Ale ja muszę na ciebie kliknąć i tak. Tak? Uh-huh. Aha, dobra, okej. Okay. Idziemy tu,
Dobra. On się zespałnił. Tu jest klucz francuski i niech on tutaj najlepiej zostanie. Ciekawe... O, Piggy. Ciekawe, czy ten ktoś zabrał stamtąd ten jakby kabel, bo jak tak, to jest problem, bo on pewnie go nie będzie wiedział, jak go użyć. Dobra, idziemy tu. No jest zabrany, no to ekstra. Oj, właśnie on ma, dobra, ja mam zielony. Muszę go zaprowadzić, chodź gościu. Nie, ja idę go załatwić. No patrz, on tego nie użyje i będzie tak... Weź go załatw, bo już on normalnie tu nic nie zrobi, co nie? O, już. A ja będę musiała wracać. A to Piggy była. Ale jeszcze się zespełnił jeden człowiek. A jeszcze tu można coś młotkiem zrobić chyba. Dobra, idź. O, tu Belka. Coś można młotkiem zrobić. Dobra, to mnie nie interesuje. Jakieś przejście. Cicho, bo ja się teraz zgubiłam. Dobra, no tu. No już się nie znajdziesz, bo minuta została. Ej, nie, tylko nie to. Minuta, no i słabo, słuchajcie, bo jakby ktoś miał to samo w ręku, co ja, tylko innego koloru i by to zrobił, to bardzo dużo by ten pomogło. Bo wystarczy dać słania. Tylko te kable. No, wejdź tam, no, dlaczego tak to się robi? I już jest biały klucz. Wtedy już mam wyjście. Ale dlaczego? Jak ja sama tego nie zrobię, bo mam półtorej minuty. No nie zrobisz. Ja nie mogę, jeszcze klucz francuski jest do użycia. Widzisz, co byś zrobił? Jakbym nie zeszła w lewo? No się śmiej. Podnijcie ktoś pułapeczkę. Patrzcie, minuta 13, a ja wiem, że ja to potrafię przejść, bo poza nagrywaniem to raz nie przeszłam. I będzie no, znowu, że ja nie potrafię. To ja będę musiał to przejść u siebie na odcineczku nie. Chyba. Idź stąd, Vito. Nie ma. Gdzie ja mam klucz francuski użyć? A co to jest? Na dole. Gdzie na dole? No tu chodź. A! Zostaw mnie. Tu jest wejście. Idź przede mną, no. Czekaj, bo ja to jest nie jakaś mogę. Dziewczyna. Aha, ja mam za wami łazić, tak? I ty niechcący się odwrócisz i będzie już po mnie. Maaa, ja mogę je dogonić. Tutaj. Łababu! O, karta, ojej. Ups. To do wyjścia, dawaj. Odsuń się. Może zdążysz. Nie, to nie do wyjścia, bo mam mieć biały klucz. Dawaj kartę, tam jest karta potrzebna. A ty mi przeszkadzasz, bo tylko mnie stresujesz. Dawaj. Tutaj, że mnie złapiesz w ogóle. By ja już bym dawno cię złapał, jakby grał normalnie, człowieku, i by było po tobie. Mówię ci, oj, teraz no jest i teraz biały... biały klucz. No mówiłam, zostaw. Ale zostało 17 sekund, człowieku. Ale może bym spadła z góry, no. Co byś zrobiła? Jak ty jesteś, ja nie wiem. Bella, koniec, nie dałabyś rady. To ja to zrobiła, jakby ktoś jeszcze ze mną grał, a oni stoją i nie wiem, co ja robię. O, tak, dziewczynę muszę złapać. Nieważne, ja potrafię tu przejść i tyle, bo już to przeszłam. Ale cię złapałem. Ale wydaje mi się, że w każdej gierce są te same miejsca dla tych rzeczy, tak? Więc... A, no to spoko. Po prostu, jak chcecie sobie w tą gierkę zagrać, to odpalcie mój filmik i będziecie wiedzieli, co gdzie szukać. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie 12 tysięcy łapeczek do góry, subskrybujcie kanał, dzwoncie dzwoneczkiem, wpadajcie na Bella Stać, a Vito mnie złapał. Jest niedobry. Trzymajcie się, pa pa! Pa!